Witam wszystkich. Tak prezentują się arbuzy. To jest stan na 2 wrzesień. Są to arbuzy w gruncie. O, tu jeszcze jakieś znalazłem. Ale nie dojrzeje. Za późno się, panie, pojawiłeś. Jedziemy dalej. Tu jeszcze jakaś mała psinka się pojawiła. Te już będą dojrzałe. Przynajmniej część z nich. Obłąki tych arbuzów są już zeschnięte, to może wskazywać, że są już dojrzałe. Aczkolwiek też może być spowodowane chorobą, na przykład grzybową, i też mogą zasychać. Ale myślę, że w tym przypadku to już jest dojrzałość arbuzika jednego i drugiego, więc będę kroił. Zobaczymy, czy trafność moja znajdzie potwierdzenie jego dojrzałości. Idziemy dalej. Bo kolejny arbuzik, bardziej owalny. Nie jest jakiś olbrzymi, ale fajutki. Jeszcze rośnie, ma zieloną końcówkę. Tutaj kolejny arbuzik, malutki. No i przechodzimy na 2 gigantów, znaczy jednego. Ostatnio o nich opowiadałem. Tak wyglądały oba. Niestety ten się zatrzymał. Stoi w miejscu, a teraz zobaczcie sobie, co tam zrobił ten. Pyton. Zobaczcie w porównaniu jeden do drugiego. Gigant. W najkrótszym czasie urósł najwięcej i w zasadzie to chyba jedyny arbuz, który jeszcze rośnie, bo wszystko się zatrzymało. Zimne noce, zimne popołudnia i dni. No gigant. Ten stoi w miejscu i już nic z niego nie będzie, ale ten drugi, no proszę zobaczyć. Z lotu ptaka. No piękna sztuka. Szkoda, że tak późno wystartował, bo normalnie bym miał 15 kg, albo co najmniej 10. A teraz niestety nie dobiję do takich wartości, że tak powiem, kilogramowych. No pytonik jesteś, pytonik. To pod folijką jeszcze jest jakiś arbuzik. Chyba janosik się schował. Tu gdzieś jest. Można zobaczyć. Tu kolejny arbuzik, ten zakładał w donicy, też późno wystartował, ale nawet jeszcze rośnie. Ten drugi się zatrzymał, mała psinka, a ten całkiem. Tak wygląda z lotu ptaka. A tu obok małe, duże skupisko arbuzików. Tutaj gigant.
kolejne. Tu kolejne arbuziki, złotowolicy i jeszcze inne. Słoneczko wyszło, no proszę, pierwszy raz od 5 dni widzimy słoneczko. Ten jest największy mutancik. Myślę, że jeszcze jest tydzień, półtora i do jedzonka będzie. Tu jest owalny. Obok janosik. Spory. Dalej kolejny janosik. Ten chyba gigant. Chyba największy. Janosik. Kolejny. Kolejny arbuzik, jeszcze jeden janosik, złotowolicy, tu jeszcze jakieś malutkie, i jeszcze tu, tu i tu. To by było na tyle. Jeśli chodzi o arbuziki, zapraszam za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że będę już do zbioru. Ale wcześniej jeszcze rozkroję z 2-3 średnie arbuzy. Moim zdaniem już dojrzałe. Także zapraszam. Tak jak wcześniej powiedziałem, parę minut temu rozkroiłem 3 arbuziki, nie są jakieś olbrzymie, ale są, każdy jest inny. Zacznijmy od tego. Już widzę, że nie jest biały. Kolejny. Niezbyt duży, ale dojrzały, bo widzę. O, może zobaczyć. Janosik w kolorze żółtym. Też dojrzały. Chociaż mógł być jeszcze z tydzień.
Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Dzięki za uwagę.